Witam Was w drugiej części wideo na temat Torresa. W pierwszej pokazałem Wam, jak wygląda rozgrywka, jak wyglądają elementy, a w drugiej tradycyjnie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tej pozycji, oczywiście w oparciu o moje 9 aspektów gry i na koniec zostawię swoją ocenę. No oczywiście przypomnę, że to jest taka gra strategiczna, dosyć abstrakcyjna. No, fabuła to mówi o tym, że budujemy zamki. Gracz, który wybuduje tych zamków najwięcej po prostu i najwyższe, można powiedzieć, i to po prostu zdobędzie najwięcej punktów, wygra rywalizację. No tyle, aczkolwiek myślę, że fabuła, to jeszcze o tym wspomnę, nie ma tu większego znaczenia. No, tradycyjnie zawsze zaczynam od wykonania i muszę powiedzieć, że mimo tego, że gra ma już 15 lat, jak widzicie, jest w takim niestandardowym dużym pudełku. Te pudełka są raczej nieporęczne, przechodzi się na te pudełka kwadratowe. Gra, mimo tego, że ma mało komponentów, bo to są tak naprawdę tylko te elementy wieży, karty, plansza, wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie, bardzo dostojnie, jak się tą grę rozłoży w trakcie rozgrywki i postawimy tych rycerzy, które mają takie intensywne kolory. Naprawdę gra wygląda bardzo, bardzo ładnie. Wszystko jest solidne, bardzo ładnie wykonane. Moje te elementy wieży są siwe. Ja widziałem którąś z edycji, która miała takie marmurkowe te elementy wieży. Naprawdę to wyglądało to pięknie, aczkolwiek te marmurkowe budynki miały zależność językową na kartach, więc coś za coś, więc generalnie gra wykonana jest bardzo ładnie. Myślę, że pod tym względem tutaj gracze, którzy szukają tej estetyki w grach, to nie będą mieli się do czego przyczepić. Naprawdę będą cieszyły oko. To jest wszystko solidne, taki solidny plastik, więc myślę, że karty też z grubego materiału, więc myślę, że ta gra umie już jest długie lata i tak naprawdę nie widać, żeby coś było w tym wypadku zniszczone. No tak jak mówiłem, temat w tej grze jest totalnie przepinany. Jest to gra abstrakcyjna i śmiało mogę powiedzieć, że najlepsza gra abstrakcyjna, jaką grałem. Jest tu pewna fabuła nakreślona, że odbudowujemy z fundamentów te zamki. W zasadzie tak jest, bo budujemy te zamki, każdy z nas ma cel wybudować zamek, postawić tam swojego rycerza i zapunktować, żeby ten zamek był jak najwyższy, jak najszerszy. Liczy się oczywiście powierzchnia, nasza wysokość, czym jesteśmy w większej ilości zamków, czym one są wyższe, tym w tym momencie zgarniamy więcej punktów, mamy tu do dyspozycji 6 rycerzy, więc sztuka jest taka, żeby tych 6 rycerzy wprowadzić na planszę, żeby oni byli w zamkach, a dodatkowo jeszcze, żeby zdobyć po prostu tą premię królewską, która liczona jest po tam pierwszej, drugiej, trzeciej tej fazie rozrywki. No, gra jest w zasadzie bardzo prosta, bo mamy ten kodeks, który występował w trylogii Maski, stąd pewne takie nawiązanie, że ten Torres to jakby taka trochę kontynuacja tych trzech pozycji, które Kiesling i Kramer wydali. Mamy tu do wydatkowania punkty ruchu. Oczywiście wszystko jest proste, czytelne. Nie ma tu kłopotów, żeby przekazać tą grę. Aczkolwiek ta gra jest, myślę, że przeznaczona dla takich graczy średnio zaawansowanych ze względu na kombinację. No to jest taka gra, bym powiedział, mózgożerna, która wymaga od graczy planowania dosyć dużego, takiego przemyślenia tych ruchów, bo w zasadzie tych ruchów w zasadzie nie ma dużo. Mamy tu zależności od opcji. W przypadku dwóch graczy mamy tam 12 rund. W przypadku czteroosobowej to jest pierwsza jest 4, 3, to 10 rund. Więc tak naprawdę w tych 10 rundach mamy do wydatkowania w każdej po 5 punktów ruchu, więc w tym momencie trzeba to odpowiednio weryfikować i te ruchy w zasadzie, te 50 ruchów odpowiednio spożytkować. Więc tutaj dosyć jest dużo kombinowania, myślenia, jak zdobyć te największe zamki, jak rozbudować te zamki, jak gdzieś się wcisnąć, daj Boże komuś zabrać, więc w tym wypadku tutaj naprawdę ten wiek graczy nie jest przypadkowy. No gra jest w zasadzie, tak jak mówiłem, łatwa do opanowania, w zasadzie wszystko jest czytelne, karty pozbawione tekstu, jest ikonografia, jeżeli na początku wyjaśnimy te karty,
gracze no, będą mogli podczas gry je wykorzystywać. Myślę, że nie powinno być kłopotu żadnego. I ja lubię takie pozycje, gdzie zasady są proste, klarowne, ale dają dużo możliwości podczas rozgrywki. I właśnie jest taki, Torres, on właśnie zaliczany do takich gier. No, dla średnio zaawansowanych, dla gier na mózgożerny, taki gra mózgożerna, nazwijmy to. Losowość w tej grze w zasadzie jest ograniczona do minimum, bo występuje w przypadku doboru kart. Każdy z nas ma taki sam zestaw kart, aczkolwiek wybieramy tutaj z trzech jedną, więc tak naprawdę tą losowość w jakiś tam sposób ograniczamy. Pamiętajmy, że te karty są dosyć sporym orężem w tej rozgrywce. Możemy wziąć w zasadzie dwie karty podczas swojej rundy, ale tylko jedną zagrać i ta karta, w zasadzie ten A, wykorzystanie karty jest darmowe, więc jest tu mnóstwo strategii, czy te karty brać na początku, czy brać na końcu, czy wykorzystywać je na końcu. No w zasadzie tutaj trzeba dobrze kombinować, bo dzięki tym kartom możemy naprawdę wykonywać niestandardowe ruchy i czasami właśnie psuć krew innym graczom, którzy tam budują te budyneczki, zamki, a my się gdzieś tam wciskamy i okazuje się, że jesteśmy tam, gdzie oni, albo jeszcze wyżej, to w tym momencie jakby no, występuje ta negatywna interakcja. W zasadzie nie ma jej dużo, ona w zasadzie tylko tutaj w tych elementach, gdzie komuś tam możemy zblokować, żeby nie mógł wejść, czy ewentualnie podbieramy komuś budynek, czy dołączamy ewentualnie się do jakiegoś budynku, ktoś stworzył sobie jakiś tam duży, fajny budynek i możemy tam wejść, dzięki karcie przeskoczyć przez tego rycerza, przez ten pionek i ewentualnie gdzieś tam wspiąć się wyżej. No, tu jest mnóstwo takich zagrań taktycznych, nazwijmy to w ten sposób, czy te karty dają nam niestandardowe ruchy i w tym momencie dają nam duże możliwości, żeby w zasadzie zdobywać ten cel w postaci zdobywania punktów. No, skalowanie tej gry jest bardzo dobre. W zasadzie od 2 do 4 graczy tutaj nie widzę żadnej różnicy. W zasadzie mamy 6 tych rycerzy i no, jakby zasada jest taka, że lepiej być niekoniecznie w jednym budynku, bo liczymy tylko tego rycerza, a być wszędzie w mniejszych budynkach, wtedy to się rozkłada na 6 jakby takich pojedynczych punktowań i wtedy po prostu mamy więcej punktów. Więc jeżeli jakiś tam gracz, nawet w grze dwuosobowej, buduje swój budynek, to dobrze do niego się tam dołączyć, ewentualnie punktować. Wtedy, no, jedyny zarzut, jaki mam w zasadzie do tej gry, to jest ta premia królewska, którą uzyskujemy po pierwszym, drugim i trzecim sumowaniu. To jest 5, 10, 15 punktów i tą premię w zasadzie można uzyskać przez znajdowanie się na określonym poziomie w budynku w pierwszym, drugim, trzecim roku, tak? Ten pion króla przesuwany jest przez najsłabszego gracza. Czasami on go tak umieści w budynku, że no, nie da się nijak po prostu tam się dostać do tego budynku. No, to jest taki zarzut, który jakby od razu mówi, że no cóż, może się okazać, że no, nie zawsze dobrze być pierwszym. Czasami można być ostatnim i wykorzystać tą premię królewską. To jest aż 15 punktów na koniec, więc to jest dosyć sporo, no, aczkolwiek tutaj czasami zdarzają się takie sytuacje, że ten pion jest tak ustawiony króla, że ciężko po prostu się wbić i to może tam powodować, że od razu wiemy, że ten gracz zyskał 5, czy tam 10, czy 15 punktów. Gra jest w zasadzie niezależna językowo. Widzicie, wszystko jest na kartach. Mamy tutaj w zasadzie instrukcje w sieci, można znaleźć, nie ma żadnego kłopotu. Gra jest w cenie w okolicy tam 130-140 zł. Mam nadzieję, że któreś z wydawnictwa, mamy fajny trend, bo się pojawiło mnóstwo pozycji właśnie z tych dobrych czasów, które są jakby aktywowane, reaktywowane i wydawane w nowych edycjach. Myślę, że Torres też się doczeka nowej edycji, bo gra jest warta uwagi naprawdę. No, regrywalność tej gry jest bardzo duża w zasadzie, bo raz, że to jest gra, którą można zagrać bardzo szybko, bo to w zasadzie no, godzina czasu, także czasami można zagrać dwie partie pod rząd. Jeżeli jest to gra dwuosobowa, no to tak naprawdę to pół godziny. Układ za każdym razem jakby jest inny. Nie wiem, czy można tu się jakichś schematów nauczyć. Wydaje mi się, że takich schematów nie ma, bo
ruchy każdego gracza są inne, bo wprowadzamy rycerzy na planszę, dostawiamy w różnych miejscach i tak naprawdę ci gracze, którzy grają z nami, mogą na pewne rzeczy tam modyfikować, weryfikować, więc nie ma tutaj takiej, jak nazwijmy to, strategii wygrywającej. Grywalność jest dosyć spora, za każdym razem trzeba dosyć sporo myśleć, planować, no i po prostu kombinować, dlatego ten wiek jest, tak jak mówiłem, nieprzypadkowy. No cóż, ja tę grę Wam polecam, według mnie to jest najlepsza gra, taka abstrakcyjna, strategiczna, w jaką grałem. No, to jest wizytówka Kramera i Kislinga i wydaje mi się, że to, że uzyskała nagrodę w 2000 roku, to nie jest przypadek, bo gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Spróbujcie, jeżeli mieliście okazji, zagrajcie. Możecie, no, jeżeli lubicie ten duet Kramera-Kislinga, no to myślę, że w ciemno można go kupić, a jeżeli lubicie, to podejrzewam, że już tą grę na pewno macie i na pewno w tą grę zagraliście, więc ja ją Wam rekomendujcie, spróbujcie, zagrajcie, naprawdę bardzo dobra pozycja w kategorii gier strategicznych, gier abstrakcyjnych, naprawdę daje dużo satysfakcji dla tych graczy takich średnio zaawansowanych, jest dużo kombinowania. W zasadzie no, myślę, że możecie się pokusić jako grę rodzinną, aczkolwiek to jakby tą satysfakcję będziecie czerpali już po którejś grze, jak zrozumiecie, zobaczycie, ile tam jest możliwości, jakie daje gra możliwości, to wtedy dopiero jakby będziecie odkrywali tą grę i cieszyli się tą jakby pełnym wymiarem tej mózgożerności, którą ta gra nam przysparza. Także tyle na temat Torresa. Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś grę, to jest 80 odcinek, jakąś grę, którą mam tu na półce z tyłu. No, do końca roku chcę jeszcze przygotować 20 recenzji, więc jeżeli macie jakiś typ, który chciałbym Wam pokazać, to z przyjemnością oczywiście podejmę wyzwanie, więc tyle, jeżeli chodzi o Torresa, jeżeli chodzi o kolejne 80 wydanie mojej telenoweli. Dziękuję, Marek Maras Wysocki. No i tradycyjnie lajkujcie, subskrybujcie, głoście dobre słowo o kanale i zajrzyjcie na Planszolandię, bo warto.